Siemanko, tu kolejne nagranie z Heksery. Tutaj mamy, chcę zaprezentować sposób gnębienia ludzi. Więc już powinno być głośno. Ray Bonsas, Kłaniasz się Energy Mix numer 10. Kto słuchał, wie o co chodzi. Jeśli ktoś się wam naraża, po prostu biegamy za nim, go męczymy. Jak widzicie, gościu miał mnie już dość i się po prostu wylogował. No więc będziemy rozpędzać Rave All Task. Jest to zemsta za to, że zabił mojego niższego Hara. Zobaczymy, no. A dużo tutaj nie ma, no. Parele są okazałe. To coś, co jeszcze możemy popekować. Upekować. Paladyny są raczej trudne do ubicia. Zobaczymy, czy coś tu na górze. Teraz jest akurat wolny. Tutaj można sobie zarobić. Co nam rekompensuje śmierć, jeśli padniemy. Nawet nie zbierają minolanców. Zobaczymy, co tam jeszcze słychać. Dalej nie online. Może pozdrowienia tym razem od Macia dla całej ekipy z Borku Wołęckiego. Mr. Pink! Kto zna, to wie, co będzie za chwilę. To jakieś nieduże levele. Nie ma się czym chwalić, ale szybko je można spekować. 200 palek. Tak niskie levele raczej się boją wyższych. Albo padają. Widzicie, jeśli jesteście odpaleni na hekserze w trochę wyższym levelu, ja se trochę popadałem. Prawdopodobnie tu będę grał do świąt. Zobaczymy, co PK robi z botem. Bot, jak widzicie, się zacina. Za dużo nie jest w stanie zrobić. Widzicie, łapie targety i się zacina. Sobie paral i dobranoc. Płaszcz
Proszę ten odworek dla całego Borku Wolskiego. Gambas i Alvaro z energii 60. A jeśli się ruszy, to paral, wtedy łatwiej jest go tam ścisnąć. Najgorsza jest tutaj mana w tym wypadku. W tym momencie dostaję parala. Jak widać, bot wyczuł, że coś jest nie tak i ucieka nam do depo w tego kierunku. I tak, kochani, jak mówiliśmy przez cały wieczór, kręcimy dzisiaj teledysk. Ten pan przede mną to najbardziej znany kompot w Polsce. Northwest. Więc za chwilę podniesiemy wszystkie dłonie do góry na 3-4 i nagramy piękne ujęcie dzisiejszego wieczoru. Bo trefila robił. To wszystkie dłonie wysoko! A jednak ucieka do depo. Wszystko będzie uwiecznione. Zobaczymy, co zrobi. Zobaczymy, czy jeszcze kogoś da się upekować. To i tak jeszcze mogłem sprzedać te sobie rzeczy. A przed co nieco się zwróci. Niezniszczony Zombie Nation z pozdrowiami od Kramara dla całych Krzyżyn oraz całej Nowej Huty. Jeszcze jedna okazja, żeby sobie pośpiewać już za chwilę, ale teraz musi być naprawdę głośno. Wszystko filmujemy, wszystko nagrywamy. Jeszcze raz powracamy na Oramot Mino. No więc co, będzie was słychać czy nie? Tutaj kolejny palek. Zombie Nation! No
Tak więc jedyna opcja to pekować po kolei. Zobaczymy, co ci panowie potrafią. Na razie widać, że nic ciekawego. Nie bym zdążył zgubić PZ-a. A tutaj zrobimy cięcie i zobaczymy, jak się akcja rozwinie.